oczywiście karę za mnie jest bezpieczna. Bardzo miło powitać wszystkich gości oraz wszystkich radnych na 31. sesji Rady Gminy. Przedstawię Państwu porządek. Punkt pierwszy, powitanie. Punkt drugi, ustalenie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z pierwszej sesji Rady Gminy. Punkt czwarty, pytania do zgłoszonych. Punkt piąty, projekt uchwały zarządu gminy w czwartek. Punkt szósty, projekt uchwały w sprawie studium. Punkt uwarunkowanie kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Punkt 2a, projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Jana Palacha w Krakowie. Punkt 2b, projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Adama Marczyńskiego w Krakowie. Punkty 1a, 2a, 2b będą wprowadzone w trybie nagłym wraz z projektami, jednym projektem. Projekt w sprawie zmiany uchwały nr 377-26-2012 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w zakresie w 2013 roku w zakresie remontu placówek szkół, przedszkoli i placówek gimnazjalnych. To byśmy wprowadzili pod punktem 3a. I teraz zgodnie z tym, co przeczytałem, proponuję wprowadzić pod punktem 1a projekt uchwały w sprawie uwag do studiów uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem przeprowadzenia? 18 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pod punktem 2a proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Jana Palacha w Krakowie. Kto z Państwa jest za przyjęciem ręki? Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pod punktem 2b proponuję wprowadzić projekt uchwały w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Adama Marczyńskiego w Krakowie. Kto z Państwa jest za przyjęciem widzenia? Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Pod punktem 3a proponuję wprowadzić uchwałę w sprawie korekty uchwały w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 roku w zakresie prac remontowych szkół podstawowych gimnazjalnych. Kto z Państwa jest za przyjęciem ręki? Dziękuję. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. W związku z tym projekt porządku obrad zgodny z wniesionymi poprawkami poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Znaczy głosować. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. W związku z powyższym niektóre uwagi do protokołu 30 sesji Rady 54 Komisji Biały. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Przechodzimy.